Witam, tutaj znowu Kobran. Kontynuuję moją serię z gry Empire Total War. Gdyby ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, rozwinąłem gospodarkę kraju, krótko wyjaśniłem, o co w tej grze chodzi. No i skończyło się na tym, że Dania wypowiedziała mi wojnę. Mam jakieś dwie tury na wyprodukowanie dostatecznej ilości wojsk, żeby oprzeć się Duńczykom. Czemu dwie? Ponieważ jedną turę zajmie im podpłynięcie pod Sztokholm, a nie mogą atakować w turze, w której wylądują na brzegu. Mój agent dalej będzie infiltrował armię duńską z Chrystianiny, którą zresztą spróbuję później podbić. Najpierw muszę wyprodukować parę jednostek, żeby mieć czym walczyć. Muszę tutaj też rozwinąć armię na parę, gdyby Rosjanie próbowali mnie zaatakować od tyłu. Co dość często lubię, żeby powinna nas nauczyć historia. Produkujemy jedną jednostkę kawalerii, no i piechotę nie. Tak. Dalej przeniesiemy naszą flotę, żeby ich Tuńczycy nie zaatakowali. Damy rozkaz naszemu agentowi, żeby dalej szukać badania. Nie wiem, czy bym się zatrzymał. No i tak, dalej odkrywamy tych człowieka. Także to jest koniec tej tury. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiadomości na Facebooku. Przechytrzyli mnie. Albo w Finlandii zaatakowali. Trzeba przyznać, tego się kompletnie nie spodziewałem. Ale ma to swoje plusy. Mogę zabrać część armii. Znaczną część armii mogę zabrać z Sztokholmu. Wezmę generała. Wezmę piechoty. Marsz! Drugą. Marsz! I trzecią. Wensterom! To sobie dopiero. Marsz! No jedno może. Tyle szans. I skażę im się. A tymczasem wojska z Ingry dobudują tutaj trochę i muszę ich przenieść do Finlandii. Marsz! Inwentar Uder! Jeden pułk artylerii jednak przeniosę. Wensterom! Na miasto na wszelki wypadek. Marsz! I pikinierów, bo są mnie Manarydu, Framot, Inventar Uder! Będę to prowadzić tylko w połowie drogi, także no, przynajmniej zdążę odbić. Marsz! Tutaj odbija mi się Uder. Schlolager! Milicję. Już się nie opłaca na razie budować budynków. Ale tutaj wybuduję obóz gubernatorski. Hmm.
i zobaczymy, nie, jednostek żadnych się nie opłaca po prostu szkolić, ale mój agent chyba może już wykleść technologię Polaczkom. Ale empiryzm. Tak, zobaczymy. 24% prawdopodobieństwa. Zobaczymy, czy się uda. Przy odrobinie szczęścia się powiedzie. No i zostało nam trochę grosza. To ulepszymy wojsko, to ulepszymy drogi w implantach. Ale ja zawsze przy danym zwiększeniu. A tutaj jeszcze 4 tury do kolejnego miasta. Koniec tury. Płyną. Zaraz będę musiał wziąć udział w obronie mojego miasta w Finlandii. No, o ile Duńczycy znowu nie odwalą niczego i po prostu nie płyną do Sztokholmu. Przepraszam za te cięcie, ale ucięło mi kilka sekund filmu, w trakcie których po prostu tylko pokazano mi, jak komputer przemieszcza swoje wojska. Także co się wydarzyło? No, Rosjanie dalej przemieszczali swoje wojska w głąb kraju, a flota tuńska odpłynęła od Abru. Tymczasem jednak Fryderyk Karlsson zaatakował w Abo, które później będę musiał odbijać. Zapiszę tutaj grę, żebym nie miał żadnych niespodzianek później. No i zaczynamy bitwę. To jest wspaniałe, ale to nie wojna. Pierre Boisquot, francuski generał, obserwując szarże lekkiej brygady 25 października 1855 roku. No i zobaczycie kontynuację bitwy po rozstawieniu mojej. Także wracam po krótkiej przerwie. Rozstawiłem moje wojska, milicję miejską, przynajmniej jej dwa pułki, ustawiłem w budynkach. Będzie po prostu trudniej teraz Duńczykom zdobyć te budynki, a więc większa szansa na to, że mi się uda wytrwać w obronie, a przynajmniej zadać Duńczykom dość ciężkie straty. Pikinierów ustawiłem zawałem ziemnym, żeby broniło ich to przed kulami armatnymi. I w razie szarży szybko ich przemieszczę do najbliższej okolicy, ustawiając ich w pozycję obronną, no bo pikinierzy to po prostu jednostka do zwalczania kawalerii. I został mi jedyny oddział milicji, którego, no nie, jednak mogę ustawić w tym budynku. To właśnie Także zaczynamy bitwę. Moja milicja miejska maszeruje, zmniejszyłem trochę prędkość, maszeruje do budynku. Zobaczymy, co wymyślą Duńczycy. A więc kawaleria prawdopodobnie generalska szarżuje, przemieszcza pikinierów. Przebiegną. To wszystko jak ładnie biegają. Jedną bolączką tej gry jest to, że jednostki mogą mieć tylko dwa modele postaci. Powtarzają się wszystkie. Ustawimy czworowo. Gotowi na walkę z kawalerią. Kawaleria nie może zdobyć budynków, ale uważam, że na to próbuję odciągnąć po prostu uwagę. W każdym razie
są w stanie znaleźć po prostu żadnym z moich budynków, a pikinerzy są do nich przeszkodą. Na razie chyba nie do pokonania. Oni też nie mają jakieś silne piechoty, rozkładające się głównie z pozycji miejskiej, zależnie jeden oddział piechoty liniowej. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. A ich artyleria nie jest w stanie nas strzelać przez budynki. Słaby zasięg. Tak, ich kawaleria próbuje zarażować na mnie inżynierów. Ale zobaczymy, jak to jest. Zmuszam ich do odwrotu. Ale czy nie zresztą ktoś powiedział? Pewnie spikinierzy się wybronili. Znowu próbuję tutaj szarże, ale znowu nie udałem. Tak, zmieni priorytet. Kawaleria szarżuje, ale to ma się zbyt ciężkie straty. Pikinierzy wychodzą z obrony i ruszają do szturmu. Ostatnio się do tego nadaje. Nie chcę wygrać, chcę po prostu zadać im jak najmniejsze strach. Walczcie z nim. Wystrzelajcie do nich. Chyba na razie można wyprowadzić w sumie z miasta. Mogę to zacząć. A nasz generał, który był w pułku budyneckim. I to sprawiło, że morale wszystkich jednostek nagle upadło. Gdyż tak się dzieje. Czyli nie udało mi się osiągnąć mojego celu przez śmierć generała. No trudno. Minimalna przegrana, ale moja armia jest już blisko, także odbijemy miasto. Umieram szczęśliwi. Charles Fox, angielski polityk, jego ostatnie słowa. Także jesteśmy już po wczytaniu. Utraciłem całą armię, wzięliłem do niewoli, nie wiem co z nią zrobiłem. W każdym razie nie mam już jednostek. Ludzie rozstawili prawie dwa razy więcej żołnierzy, z czego stracili 74. Ja straciłem wszystkich, no niestety. Także zamykamy. Albo jest teraz własnością Finlandii, ale już niedługo. Tak, moja armia została pokonana. Ktoś blokuje mój szlak. Jest to prawdopodobnie jakaś arena. Armię już tutaj mają. Moje tutaj szpieg zakończyła z powodzeniem. My również. Zwerbowałem w Ingrid piechotę, w stacji półkonnej piechotę miałem. Mamy nowego szpiega, którego umieścimy w Warszawie. Część technologii się nie powiodła. Befälhavare? Genast! En lärdomens och kulturens högborg! Chyba mi przerwamy, tak. Jeszcze raz. Zobaczymy.
Ale to skonstruowano parę budynków. Straciłem Finlandię, którą zamierzam szybko odbić. Hanat Krymski w tym czasie został pokonany przez Rosję. No i kolejny event historyczny, zbagania z ospą. A więc najpierw spróbujemy pomaszerować na Krystynina. Wcześniej ulepszymy tylko, o ile się da, mój miasto. O, ten pałac królewski sąduje. O! Przyda się. W takim razie pieniądze oszczędzimy. Aha, jeszcze jedna. Flota. No tak. Nie, to nie jest moja flota. To jest flota turecka. Tu jest. O, tak samo widzę, nie widzę. Order! Płynie do Brazylii, a ja w tym czasie zdobędę Krystianina. To będzie prawdopodobnie ostatnią rzeczą, jaką zrobię w tym odcinku. No, może jeszcze odbiję sobie abo. Ruszamy. Ruszaj, Karlo Gustawie Armfelcie. Piszemy ruch jednostki. Mam co prawda tylko 4 jednostki piechoty, ale oni mają same słabe jednostki. Można można nie tylko walczyć, można też oblegać prowincję. Z tym, że no, zazwyczaj komputer wtedy kontratakuje, jeżeli ma silniejsze jednostki, albo zdąży go jakaś armia przyjść. A mówię, to się zbytnio nie opłaca, lepiej szturmem wziąć. Wielka jest wina tego, kto toczy niepotrzebne wojny. John Adams, drugi amerykański prezydent. Witam ponownie po krótkim cięciu. Już rozstawiłem swoje wojska, powiem dokładnie, co zrobiłem. Generał zostawiłem tam, gdzie jest na wzgórzu, a piechotę liniową przeniosłem, no, na zbocze wzgórza, powiedzmy, na równinę. Czemu tak zrobiłem? Wytłumaczę. A to dlatego, że już wielokrotnie walczyłem na tej mapie i wiem, jak przemieszczają się żołnierze wroga. Wiem, gdzie są, gdzie zawsze się ustawiają na początku bitwy. I przepraszam za te hałasy w tle, otóż wiadomości na Facebooku. No, jakie to się ustawi szybko. I spróbuję ich rozstrzelać. Bo nie dość, że nie ma kopii, tylko zwykłe dzidy, to jeszcze się pojawia trochę za późno. Piechota nie zajmuje wroga, a kawaleria uderza na jego tył, bądź jeszcze armacja. Przyspieszymy ich trochę ruch. No i teraz niech wróci do normy. Jeżeli lekko prawo sobie każdy nie zrobi, idę na przodu przodu. Piechota nie zrobi kolejnego. Poprzednio. I to skoczy się. Silnie.
Uderzaj generała. Generał poniósł śmierć, a ja widzę, że nie wiem, dlatego nakazuję odwrót. Lepiej, żeby kawaleria nie mierzyła się z pikinierami, bo to może się dla niej kiepsko skończyć. Co tam się na wzgórze, a nie na piechotę za jakieś. Ja nie użyłam opcji biegu, ponieważ bieg męczy jednostki. Z ubiegu, co prawda, czyli to jest, ale byłby nieco zmęczony. Tak, mój generał nieco, ma nieco wiatr, co widać, jak wielki na rodzinę i jak na rodzinę. Jednostka, generał żyje nadal. Pozytki są jednostki. Nie zresztą walczyć. Co tam mają? Kolby, szable. A ta druga piechota nie. Tak, tych nie. Jestem po krótkiej przerwie, dobrze, kontynuuję walkę. Niech zrobią szybki stop bot, ale tu jest jakaś również. Aha, więc tu wrzucam się do ataku i już osiągnęli kolejny poziom szkolenia powiedzmy bojowego. Jesteśmy tutaj stanę szybko. O, mój generał już odzyskał morale i wiarę w zwycięstwo. No, a przynajmniej jego kawalerii. Jesteśmy w stanie wykonać ostrzały, zobaczymy jak padają. Ładują moje żołnierzami swoich muszkietów. Przeniosę tutaj generała, ale nie żeby walczył, tylko żeby wyglądał swoich jednostek. To poda im nieco morale. Infanterii! Jakieś gęsty, dlatego... Tylko pierwszy strzały. Gdybym ich poszerzył, to byłby płytszy, ale za to bym miał większą szybkość strzelność. A ty nie wiesz, co jak strzelam. Także rzucę ten jeden liczniejszy pułk do walki w ręce. Przyglądamy się tej walce. Zaczęliśmy się tak spotkać. Co walczą? Już stworzyli Duńczycy. To już chyba nie ma bliskiego.
wszystkie jednostki, które chciałaby ze mną walczyć. Także zakończone bitwy. Zwycięstwo oczywiście. Heroiczne zwycięstwo. Panie, nie miałem wielkiej nadziei co do poniedziałku. Chciałem jedynie się posilić w twojej kajucie, ale Bóg jednak uznał, że lepiej będzie, gdy stanie się to inaczej. Jestem za to wdzięczny, a co do tych tchórzliwych kapitanów, którzy się opuścili, powiesić ich, bo na Boga zasłużyli na to. Nie zdążyłem doczytać taki długi tekst. Także zwycięstwo. No i naprawimy budyneczek. Zregenerujemy jednostki. Uzupełnimy je dokładnie. Jeszcze mój egzamin się nie uda. To co, wiedziałem, że mój generał Kolec. Zdobyłem Norwegię. Mój agent z Livonii. No, tutaj chyba się powtarzają wszystkie komunikaty. A nie, mój generał zdobył plus 1 do morale podczas wypadku. No, wróciłem w Finlandię, którą zaraz odpiję. Nic zakończone powiedzeniem Emanuel Mannerheim. Lars Gethem, nic się zakończone powiedzeniem. Nie wiem, czy tutaj widziałem pojawić. Karol ma też minusy do powiedzenia w trakcie bitwy. Nie. Taką wycieczkę. Tak, że zobaczę tylko, na chwilę wyłączę nagrywanie, zobaczę ile trwa już filmik i po cięciu zobaczymy, czy kontynuujemy, czy w następnym odcinku zobaczymy, jak odbijamy film. Witam ponownie. No cóż, zobaczyłem, jaki długi jest ten odcinek i postanowiłem, że zakończę odcinek na podejściu armią pod Abu, a dalszy ciąg akcji przedstawię w następnym odcinku. Framot, marsz! Miłego oglądania. Nie